Gość Radia Płońsk. Temat cmentarzyska żydowskiego przy ulicy Warszawskiej w Płońsku powraca, a to za sprawą wojewódzkiego mazowieckiego konserwatora zabytków. O tej decyzji powiemy za chwilę, a o niej będziemy rozmawiali z panem Markiem Gierlachem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Cieszę się, że mam przyjemność znów gościć na życzliwych sprawie ochrony dóbr kultury w salonach Radia Płońsk. W takim razie może zacznijmy od tego, jaka sytuacja była do tej pory i za chwilę o tej decyzji konserwatora zabytków powiemy, żebyśmy wiedzieli, w jakim temacie się poruszamy. Sytuacja do dnia 1 lutego 2018, anno domini 2018, była taka, że z powierzchni powyżej 3 hektarów historycznego cmentarza społeczności żydowskiej w Płońsku w efekcie działań wojewódzkiego konserwatora zabytków dwóch uchylonych i ponowionych decyzji i w końcu ostatecznej decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków wpisana do rejestru zabytków, objęta w tą formą ochrony zabytków, była tylko powierzchnia 7% historycznej powierzchni, działka pana Adama Guzowskiego, który zamierzał tam budować, realizować swoją inwestycję. No, trwało 2 lata, bez mała, proces, który miał doprowadzić do objęcia ochroną całości, czyli pozostałych 93%. Stało się to dnia 1 lutego, kiedy w zawiadomieniu wojewódzki mazowiecki konserwator zabytków profesor doktor habilitowany Jakub Lewicki włączył do ewidencji mazowieckiej ewidencji zabytków cmentarz żydowski funkcjonujący od XVI wieku do około połowy XX wieku z wszystkimi możliwymi działkami i tym pismem, tym zawiadomieniem o włączeniu zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa mazowieckiego, wojewódzki konserwator zabytków zawiadamia burmistrza miasta Płońska w celu ujęcia wymienionego wyżej zabytku w gminnej ewidencji zabytków miasta Płońska. Co to znaczy? Znaczy to to, że miasto winno teraz wprowadzić do własnej ewidencji i jak sądzę, i takie działania podejmuje również strona żydowska, czyli Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego działająca w imieniu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP, zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, czyli wprowadzić tam stosowne zapisy. To, co jest najistotniejsze, a co wywołuje emocje, to jest pytanie, co dalej. Czy inwestorzy, bo jest ich wielu, zasiedziali już na tym terenie, będą mogli realizować inwestycje. No, na to odpowiedzieliśmy w czasie sesji, pokazując precedensy również w Polsce, gdzie taka oczywiście inwestycja może być realizowana przy zastrzeżeniu konsultacji i uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytku. W tym wypadku, jak sądzę, sprowadzająca się do tego, że groby, cokolwiek będziesz stawiał i jakkolwiek nie będziesz przerabiał tego terenu, groby winny być trwale zabezpieczone. A co z tymi miejscami, z tymi działkami, na których już teraz są budynki, głównie sklepy? Czy inwestorzy będą mogli się domagać jakichś zwrotów, czy odszkodowań, czy innych kosztów? Myślę, że odpowiedziałem właśnie przed chwilą. To znaczy o jakimkolwiek domaganiu się rekompensat byłyby wielomilionowe, nie ma mowy, dlatego że nikt tego nie dźwignie. Zresztą zupełnie nie ma to sensu. No, koło historii zatoczyło się tak, jak się zatoczyło i dzisiaj to jest teren, no, delikatnie mówiąc, niecmentarny. On nie pozostaje w funkcjonowaniu pierwotnym, czyli przeznaczenia na pochówki, jest terenem przemysłowym, handlowym, mieszkaniowym. Tyle tylko, że z zastrzeżeniem odpowiedniego traktowania depozytu przeszłości, jakim są groby. I cała ta historia polega jeszcze na tym, że to jest, wydaje mi się, pierwszy wypadek takiego potraktowania na Mazowszu, jeżeli nie w Polsce, ochroną terenu już przekształconego, nie terenu, gdzie ten cmentarz we fragmencie czy w całości istnieje, gdzie są macewy, gdzie jest ogrodzenie, gdzie nic się złego nie dzieje poza zaniedbaniem ewentualnym. Ta historia, ten przypadek płoński jest, jak sądzę, ewenementem i daj Boże precedensem, gdzie można chronić rzecz, która istnieje, choć jej nie widzimy na powierzchni. No właśnie, a jak pan widzi ten temat cmentarzyska żydowskiego Płońsk?
miasto żydowskie od lat kojarzące się chociażby z Dawidem Ben-Gurionem i nagle no, tylko 7% było do tej pory wpisanego tego dawnego cmentarzyska do rejestru zabytków. Zaniedbywanie było dosyć duże. To jest nie tylko zresztą w Płońsku, to jest, jak się wyraziłem, ciąg błędów częściowych, które były popełniane od lat, późnych lat 50. do dzisiaj. To znaczy braku empatii, braku wrażliwości, braku rozumowego podejścia do zagadnienia. Jeżeli czegoś nie ma, nie jest to dostrzegalne, to znaczy, że to nie istnieje, co w przypadku cmentarzysk jest po prostu absolutnie błędnym rozumowaniem. I tutaj jeszcze błąd oczywiście popełniała również strona konserwatorska. Działając pod wpływem emocji, Adam Guzowski zdemontował pomnik. Próbowano z tego zrobić oskarżenie o profanację, o niegodne zachowanie, co oczywiście prokuratura umorzyła, bo nie ma podstaw. Guzowski na tym terenie nie zniszczył żadnego grobu, a pomnik nie jest zabytkiem, po prostu został zdemontowany. Był w prawie. Możemy dyskutować moralnie, niemoralnie, natomiast w sensie formalno-prawnym był w prawie. Natomiast strona konserwatorska, zamiast pochylić się nad całym problemem, wpisała 7%, co natychmiast spowodowało skutki odpowiednie negatywne, ponieważ w haśle jedyny ocalały fragment cmentarza kryła się pułapka. Pułapka polegająca na tym z jednej strony, że jest to nieprawda, nie? Groby istnieją na całości, poza tymi elementami zdewastowanymi około 20%, a jednocześnie taka interpretacja dawała pole do nadużyć. Oto mamy jedyny ocalały fragment cmentarza, oto kanalizujemy, czy lokalizujemy do bardzo niewielkiej powierzchni odpowiedzialność, jeżeli w ogóle, za zniszczenia, za ochronę i tak dalej, a reszta jest terra incognita. Co się teraz dzieje za tym metalowym ogrodzeniem dawnego, że tak powiem, lapidarium? Istnieje to, co było poza pomnikiem. Natomiast inwestor, postępując konsekwentnie, skierował sprawę do sądu i pewnie zważywszy nierychliwość polskiego wymiaru sprawiedliwości, o czym mógłbym długo, czeka na odpowiedni wyrok. Pewnie wykorzysta tą ścieżkę łącznie z możliwością pójścia do instytucji międzynarodowych. Czekamy tak naprawdę na decyzję sądu, czekamy na to, co się będzie dalej działo z terenem, bo wiemy też, że są pewne plany zagospodarowania terenu dawnego lapidarium. Możliwe, że tam coś powstanie. Jak pan to widzi? Przedstawiłem na tej sesji, zresztą jednej i drugiej, bo wpierw w Akademii Nauk w Instytucie Archeologii i Etnologii, a potem tutaj dzięki uprzejmości starosty Płońskiego i starosty Płockiego na sesji wrześniowej w zeszłego roku, pewną wizję mauzoleum, uznając, że dzisiaj, w dzisiejszym sposobie komunikacji i postrzegania, niestety braku w wykształceniu historycznym młodego pokolenia i postrzegania tej przestrzeni nieistniejącej, takiego, a nie innego, tabliczka, skromna tabliczka, czy nawet pomnik nie przyniesie efektów. Trzeba, jak to również się wyraziłem, ożywić cmentarz i obudzić umarłych. Oni muszą w pewnej aranżacji przestrzeni mieć pole dla siebie, dla swojego przekazu za naszym pośrednictwem. Można tylko powiedzieć tak, że szczególnie sprawa ta nabiera odpowiedniego ciężaru gatunkowego. W dzisiejszym klimacie politycznym, jak wiadomo, mamy poważny problem na linii Izrael-Polska i środowiska żydowskie, i środowiska społeczeństwo polskie. Można również wyrazić głębokie ubolewanie, że inicjatywę w kwestii wpisania całości do rejestru zabytków podejmowały różne gremia, podejmowały osoby indywidualne, również ten, który skromnie dzisiaj do państwa tutaj przemawia. Natomiast miasto Płońsk, które powinno być, jak pan powiedział, miasto Ben-Guriona, szczególnie dzisiaj zainteresowane, by ta sprawa stała się precedensowa i w sensie pozytywnym, jakoś nie wykazywało szczególnej ochoty do tego, zarówno na sesjach rady, jak i przy uchwalaniu nowego studium do planu zagospodarowania, nie wykazywało szczególnej czułości, troskliwości i ochoty. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Może faktycznie takie mauzoleum, może taki pomnik stanie się precedensem i w sposób oczywiście jak najbardziej pozytywny rozsławi nasze miasto. A ja dziękuję dzisiaj za rozmowę. Ze mną był pan Marek Gierlach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.